dostał gdzieś wypadkowo brzmień elektro i brzmień industrialnych, z tym, że nie używamy gitar. Też blisko nam do gatunków typu IBM, czy IDM, czyli Electro Body Music i Intelligent Dance Music, jakkolwiek to rozumiemy. Takie określenie gatunku zarówno pomaga, jak i przeszkadza. To znaczy, myślę, że na tych pierwszych etapach raczej pomogło, bo wtedy też łatwiej nam było znaleźć wydawcę, który zajmuje się konkretną niszą muzyczną i taki sprecyzowany target czy odbiorca też właściwie nam pomaga, z tego względu, że bezpośrednio trafiamy już do ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu, ale obracają się w kręgu takiej muzyki. No, alternatywa jest bardzo rozbudowana, światowa muzyka jest potężna i ja myślę, że to jakoś przyszło naturalnie, zainteresowanie zupełnie innymi gatunkami muzycznymi albo w inny sposób odbierania muzyki. No tak się też narodził industrial sam, z potrzeby tworzenia zupełnie nowych brzmień, z wykorzystania nie tylko samych instrumentów, ale poprzez proces adaptacji różnych narzędzi bliskich nam na właśnie te instrumenty. I chyba stąd. Z drugiej strony też formuła takiego grania gitarowego, ona uległa jakimś tam procesu stagnacji. Muzyka, którą gdzieś tam reprezentujemy między innymi, gdzieś stara się jakby nie być czysto gatunkowa, więc obracać się wokół narzędzi bardziej, których używamy, czy sposobów produkcji i szukania rozwiązań niż trzymania się kurczowo jakiegoś gatunku czy wyznaczników. To więc nie jest wykluczone, że za jakiś czas ta muzyka pójdzie w inną stronę, czy zaczniemy używać jeszcze innych instrumentów. Ten wybór, który padł na elektronikę, był chyba związany z jakimś takim poczuciem ograniczenia formy muzyki typowo gitarowej, ale z drugiej strony też chyba wynika z jakiejś wrażliwości naszej. To znaczy i też, że pole ekspresji jednak przy elektronice jest niebywale większe i można kontrolować bardziej lub mniej świadomie większą ilość czynników. Jest niszowa. Cały rynek właściwie muzyki, powiedzmy dark independent, czy niezależnej, mroczniejszej, to ciągle jakiś tam promil albo mały procent. Myślę, że też często to szkodzi muzyce, kiedy ona musi się jakby podać dyktaturze pieniądza. Tak. Płyta wyszła 22 listopada, parę dni temu. I zawiera materiał tworzony od połowy 2011 roku. Jest tam 6 naszych utworów plus jeden remix wykonany przez Wojtka Wenicewicza. Myślimy, że to tworzy jakąś spójną całość. Jest jakimś takim też zamknięciem pewnego etapu, gdzie podczas samego procesu tworzenia muzyki uczyliśmy się dopiero jak to robić. Myślę, że kolejny materiał będzie bazował na tym doświadczeniu, ale może troszeczkę odbiegać od tego, co jest. Trudniej jest nagrać materiał zespołu elektronicznego niż zespołu klasycznego, z tego względu, że trzeba naprawdę mieć szeroką wiedzę na temat procesu produkcji. Jak to zrobić, żeby dźwięk nie brzmiał płasko, miał szeroką panoramę, był przekonywujący, a jakby syntezatory czy urzędzie elektroniczne programuje się od zera.
Tak więc nie ma już jakby zdefiniowanego dźwięku od samego początku. I tu nam pomagał Krzysztof Jarosz, nasz kolega z Lubska, który zajmuje się prywatnie przestrzeniami dźwiękowymi, nie wiem, muzyką Relaksacyjną. relaksacyjną i bardziej muzyką, może nawet nie muzyką, dźwiękiem bardziej. Dźwiękiem jako przestrzenią, którą się manipuluje. Jego pomoc była niedoceniana, bo myślę, że byśmy bardzo długo błądzili i dochodzili do pewnych spraw. Już tu mówimy o samym brzmieniu, że jak to zrobić, żeby ten dźwięk może nie tylko pojawiał się raz w lewym, a w prawym głośniku, ale miał taką szeroką panoramę, jaką byśmy chcieli, taką głębię, jakby byśmy chcieli, barwę. Z muzyką elektroniczną jest pewna pułapka związana. Przykładowo, jeżeli mamy jakiś konkretny instrument, gitarę, bas, perkusję, spodziewamy się jakiegoś brzmienia, mamy co do tego brzmienia jakieś wyobrażenia. Jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, generowaną na syntezatorach od zera, można powiedzieć, musisz mieć pełną świadomość tego, jaki parametr decyduje o czym i jak to powinno brzmieć. To jest na pewno niebezpieczne. Dlatego fajnie, jak ktoś. W tym naszym przypadku Krzychu Jaros rzucił na to okiem, sprawdził, gdzie są jakie częstotliwości, jak to wszystko funkcjonuje, jak to ze sobą się zgrywa i zrobił taki ostateczny szlif całego materiału. Występ to rok 2007, czy to jest przekłamana data? Tak, 2007, siódmy. kiedy zorganizowaliśmy występ z okazji premiery mojego komiksu w galerii Shelter, już nieistniejącej w Lubsku. I to było totalne szaleństwo. Na zasadzie mieliśmy blade pojęcie o No to już mnie tutaj elektronice. poprosiło o oprawę właśnie muzyczną. To. Ja przez cały czas funkcjonowałem gdzieś w środowisku mocno rockowym, nawet można powiedzieć metalowym od najmłodszych lat, gdzie udzielałem się grając na gitarze, ale tutaj chodziło o taką troszkę inną formę. Udało się to zrobić, mając parę takich prostych narzędzi, jakiś prosty mikserek, parę elementów perkusyjnych, jakoś to poszło, było na pewno mocno industrialne. Nie. I wyszło na to, że Simon pójdzie na wokale, a kolega zajmie się muzyką. I tak właściwie zostało. Ja Tak nie wiem, zostało. czy to nie jest związane właśnie z tym wydarzeniem, ale pamiętam ten koncert jako bardzo intensywny pod wieloma względami, na pewno emocjonalnie i muzycznie. Czyli tamta formuła to była formuła nazwana przez nas Projekt Ropień. Ale po tym jednorazowym występie gdzieś nasze drogi może nie tyle, że się rozeszły, tylko zaczęło się zastanowienie nad tym, jak to powinno wszystko brzmieć, jakimi narzędziami te dźwięki generować, jaką nadać temu wszystkiemu formułę. Mi to trochę zajęło czasu, zanim się w tym wszystkim ogarnąłem, i dopiero w 2010 roku zeszliśmy się ponownie, gdzie jeszcze na początku jako Ropień, a już chwilę później jako Tesla Power, w takiej formule, w jakiej ona funkcjonuje do dnia dzisiejszego, zaczęliśmy spotykać się i zaczęliśmy grać koncerty. Nazwa może przywozić parę rzeczy. Przede wszystkim przywołuje chorwackiego wynalazcę Nikola Tesla, ale tak szczerze, geneza nazwy wzięła się z artykułu w piśmie Transwizji, bo też to był wywiad z Kennethem Angerem, który opisał swoje projekty filmowe i wspominał, że kolejny film, który chciałby zrobić, właśnie to o Tesli Power, o Nikolaju Tesli i prawdopodobnie nazwałby to Tesla Power. Ten film nigdy nie powstał, ponieważ ten reżyser zmarł, a ja tylko to przeczytałem i miałem tak w głowie, to jest nazwa zespołu, że Tesla Power, to jest bardzo pojemne. Jakby nie będziemy udawać, że w tej chwili jakby nazwa jakby funkcjonuje wyłącznie w takiej przestrzeni umownej. Tak więc nie robimy odniesień żadnych do wynalazcy, ale wydaje mi się, że jest na tyle pojemna, że jeszcze będziemy ją wykorzystywać w takim sensie bardziej dosłownym. Czyli Tesla był bardzo ciekawą postacią, żył trochę na krawędzi właściwie, był człowiekiem
można powiedzieć, o wiele do przodu, jeżeli chodzi o swoje czasy. A jak ktoś żyje na krawędzi, widzi więcej. On był takim wizjonerem obecnej ery. Z naszych utworów chyba jeden tylko nawiązuje bezpośrednio, chociaż nawet nie wspomina imienia i nazwiska, ale jeden nawiązuje do idei związanych z rozwojem technologii i procesów z tym związanych. Nasz zespół ma bardzo otwartą formułę. Znamy wiele zespołów, począwszy od Throbbing Gristle, Psychic TV. Oboje uwielbiamy Coila. Jeździmy na festiwal Wrocław, Industrial Festival, gdzie zawsze jak przyjeżdżam, mówię, ok, chciałbym zrobić to, trochę więcej blach, zespawajmy jakieś rury i zróbmy coś. Ale to też jest kwestia, żeby to było naturalne, żeby to nie było tylko jakimś takim elementem pokazowym, nie mającym do końca sensu w naszej muzyce obecnie. Na pewno będziemy rozbudowywać spektrum brzmień i instrumentarium. Na pewno forma koncertowa będzie coraz bardziej eksperymentalna, co ostatnio jest u nas jakąś taką tendencją wręcz, że kawałki gdzieś nam się powoli zaczynają rozjeżdżać na życzenia oczywiście i po prostu kręcimy gałkami jak szaleni i wydobujemy dźwięki już poza standardem. Samo zainteresowanie tą historią muzyczną, począwszy od lat powiedzmy 60., gdzie ten industrial, gdzie muzyka elektroniczna gdzieś dostała światła dziennego, to próba później, może nie odtworzenia, ale gdzieś tworzenia w podobnym zakresie, no na pewno spowodowała, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Czyli, że tą elektroniką zainteresowaliśmy się na tyle, żeby zacząć się robić samemu, ale historia była tu bardzo istotnym czynnikiem i to od tego się zaczęło. Najpierw była znajomość tych tematów, a później próba stworzenia czegoś na ten kształt albo przy wykorzystaniu bardzo podobnych narzędzi. Tak, nawiązań nie unikniemy. One będą mniej lub bardziej świadome, że tak powiem. Na pewno nie znamy całego dorobku, ale znamy bardzo szeroki, myślę, zakres muzyki industrialnej i tej protoindustrialnej, czyli właśnie zespołu z Industrial Records, czyli takie naprawdę wczesne, właśnie jak Throbbing Gristle, Non czy Boy Trice. I też muzyki takiej już postindustrialnej, czyli takiej, z jaką większość osób kojarzy industrial, czy jakieś Nine Inch Nails, Ministry, takie rzeczy. To już właściwie długa droga, jaką ta muzyka przeszła, a my jakby staramy się nie trzymać jednego gatunku, ale w obrębie jakiejś wrażliwości się jednak poruszamy. I nie będę twierdził, że jesteśmy jakieś absolutnie nowatorscy. To się dzieje w kontekście. Nie? To się wszystko dzieje w kontekście. Jesteśmy z tego świata. 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 Pozdrawiamy wszystkich czytelników Gazety Regionalnej i zapraszamy na koncerty. Ja mam nadzieję, że będzie Was wielu i będziemy mogli się wspólnie dzielić energią, którą mamy Wam do przekazania. Pozdrawiamy. Fajne.